ponieważ danych mi jest tutaj parę minut do zagospodarowania przed projekcją. W związku z tym, proszę Państwa, czy ktoś z Państwa oglądał przynajmniej jedną z poprzednich części filmu Transformacja? To jest nieźle wobec tego. Dzisiaj część trzecia cyklu Transformacja od Lenina do Putina. Trzecia z pięciu, na jakie producent z moim udziałem chciałby się zamachnąć. Na razie trzy gotowe. Kiedy te dwie następne, to się okaże, gdyż to jest bardzo ważna sprawa, produkcja prywatna. To nie jest film zlecony, zamówiony przez jakąś telewizję reżimową, ani też żadną inną, niestety. I w związku z tym ciężar produkcji dźwiga na sobie producent Robert Kaczmarek. I zobaczymy, kiedy będziemy mogli złożyć dwie części następne. Otóż o ile dwie pierwsze części cyklu opowiadały o tym, jak zmontowany został Związek Sowiecki, słowo montaż jest tutaj właściwym słowem, opowiadają dwie pierwsze części o okresie ojców, czy raczej zbrodniarzy założycieli tego flagowego projektu rewolucji światowej, flagowego projektu w XX stuleciu. O tyle część trzecia będzie opowiadać o okresie, nazwijmy to, klasycznym Związku Sowieckiego. Chruszczowszczyzna, Breżniewszczyzna. Dla części z Państwa to będą już całkiem znajome rejony, już to będą czasy, z których ma się własne wspomnienia. Bardzo ciekaw jestem, jak wypadnie konfrontacja tych wspomnień, gdyż z jednej strony w filmie staram się porządkować sam sobie ten materiał historyczny, no ale z drugiej strony staram się z pomocą badaczy, specjalistów, publicystów, historyków, ale także uczestników historii, staram się tam zaglądać pod różne podszewki i stąd mam nadzieję, że chociaż rzeczy to będą skądinąd znane i znajome, to mam nadzieję, że każdy z Państwa tam przynajmniej parę takich znajdzie momentów, w których coś okaże się nowe, może nawet zaskakujące w tej historii. Po co w ogóle opowiadać historię Związku Sowieckiego dzisiaj, kiedy ten projekt już właśnie jest zamknięty, już miał swoją datę założycielską i datę końcową? Po co w ogóle do tego wracać? Czy nie wystarczy sobie powiedzieć, że to byli źli ludzie i zły pomysł tak realizowali? Może wystarczy, ale jeśli prześledzimy na tym materiale badawczym, jaki mamy już zamknięty w czasoprzestrzeni, prześledzimy pewne stałe warianty gry, pewne powtarzalne chwyty, to może nam się to przydać, nie w tym celu, żebyśmy się wszyscy razem doktoryzowali z historii Związku Sowieckiego, tylko żeby znajomość tych chwytów mogła być użyteczna w analizie nawet i współczesnej sceny politycznej, nawet i tego, co się dzisiaj, wczoraj, jutro będzie działo. Sądzę, że te chwyty, że te stałe warianty gry, że one się nie starzeją i z taką nadzieją Państwu rekomenduję oglądanie tego filmu, ale zanim film nastąpi, będzie blok reklamowy, proszę Państwa. Blok reklamowy, jak powiedziałem, to jest prywatna produkcja kolegi Roberta Kaczmarka i na stronie, tu ją wypisałem, tak, dla ułatwienia. Proszę Państwa, strona www.aha.pl, aha3a, tak? Można ten film, a także i inne oglądać, tak? Co Państwa życzliwej uwadze polecam, bo nawet jak Państwo już tutaj dzisiaj ten film zobaczycie, to może zechcecie podzielić się z kimś taką dobrą wiadomością, że to na stronie www.aha3a.pl. No razem 4, ale na końcu 3. Tak, tak. Więc to dobrze sobie utrwalmy. www.aha.pl. Można oglądać Transformację, część pierwszą, drugą, trzecią, ale także i inne filmy tego samego producenta. To nie jest koniec bloku reklamowego. Proszę Państwa, postanowiłem w bloku reklamowym zarekomendować Państwu książki tego sezonu. Tak? Książki tego sezonu. Otóż pierwsza książka, proszę Państwa, to jest książka ni mniej, ni więcej Zofii Reklewskiej-Braun i Kazimierza Brauna. Mój
Moi rodzice, mama i tata, napisali książkę pod tytułem Dobrzy księża. Dobrzy księża. Dobrzy księża, tutaj do tej kamery też wystawiam, żeby się blok reklamowy udał. Dobrzy księża to jest książka, która w porę samą wychodzi. Ja bardzo jestem dumny z tego, że akurat w tę porę ta książka wychodzi. I na tę książkę się składają różne wspomnienia moich rodziców o różnych, jak sam tytuł wskazuje, dobrych księżach, z którymi się spotkali na drodze swojego życia. Najpierw z osobna. Tak, od dzieciństwa, a potem już razem. Polecam Państwa uwadze tę książkę. Pierwszy nakład już wyczerpany. Tak, teraz druga reklama się otwiera. Otóż, proszę Państwa, Grzegorz Eberhard, autor znany klubowiczom, jak sądzę, jako autor książki monumentalnej Pisarz dla dorosłych. Opowieść o Józefie Mackiewiczu. To jest książka więcej niż o Józefie Mackiewiczu, bo to po prostu jest historia o Polsce, o PRL-u, o post-PRL-u, o tym, jak walka o biografię jednego pisarza ogniskuje nasze życie przeszłe i obawiam się także częściowo przyszłe. Otóż z tego Grzegorz Eberhard może Państwu być znany, ale nie wszyscy wiecie, że właśnie ukazała się książka Sezonu Grzegorza Eberharda. Świat jednak jest normalny. To jest zbiór krótkich tekstów tego autora, który pisuje na co dzień do Tysola na przykład i różne rzeczy też robi w życiu, też i filmy dokumentalne, bardzo ważne dla historii Polski robił. A to jest zbiór krótszych tekstów, z których co drugi się nadaje na osobną książkę, której autor nie ma czasu napisać, ale drąży, dłubie, grzebie w historii, odsłania rozmaite ciekawe, a także i kompromitujące mankamenty w biografii różnych ludzi. Ja tę książkę bardzo polecam. Można ją zacząć czytać w dowolnym miejscu, bo to są właśnie takie teksty po prasie rozsiane. Grzegorz Eberhard, Świat jednak jest normalny. I trzecia, ostatnia już reklama w tym bloku reklamowym. Ukazał się drugi numer Szkoły Nawigatorów. Szkoły Nawigatorów. Szkoła Nawigatorów to jest, proszę Państwa, produkt fabryki książek i czasopism, którą firmuje znany klubowiczom Gabriel Maciejewski, pisarz, a także bloger, znany pod pseudonimem Koryllus. Część z Państwa tęskni za nim być może, bo i on tutaj dawno nie widziany, ale ponieważ jakiś czas temu został zakwalifikowany jako szkodnik, w związku z tym nie wiem kiedy Państwo będziecie mieli możliwość kontaktu. Ja szkodników też zapraszam. Tak, no brawo, świetnie, wobec tego ja wywołuję tego wilka z lasu, a Państwu rekomenduję numer drugi Szkoły Nawigatorów. Osobiście polecam w tym numerze teksty o śmierci i męczeństwie świętego Andrzeja Boboli. Tak, świętego Andrzeja Boboli, rocznica jego kanonizacji w maju, jak co roku, a to jest śledztwo polityczne. To jest z tego powodu bardzo ciekawy tekst, że Gabriel Maciejewski zabrał się jako detektyw historyczny za rozminowanie gruntu wokół zabójstwa politycznego, bo za takie zabójstwo on ma właśnie męczeńską śmierć świętego Andrzeja Boboli, który niech nas wszystkich ma w swojej opiece, to znaczy święty Andrzej Bobola, a nie Gabriel Maciejewski. Koniec bloku reklamowego. Zapraszam Państwa na projekcję. To jest właściwy moment, żeby wyłączyć telefon komórkowy, kto tego jeszcze nie uczynił. Projekcja potrwa niespełna godzina. Proszę o cierpliwość, a po projekcji jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo zależy mi na tym, żebyście Państwo mogli bez zakłóceń
odczytywać także napisy tyłowe filmu, ponieważ tam widnieją nazwiska koleżanek i kolegów, którzy tego filmu są współtwórcami. A to produkcja wyłącznie prywatna, więc to nie są ludzie, którym by ktoś kazał robić takie rzeczy, tylko sami chcieli. Zdjęcia Andrzeja Damczak, montaż Aleksandra Gruziel, animacje Michał Czubak. Organizacja produkcji Zdzisław Sajuk i producent Robert Kaczmarek. Jak ten film oglądam, a już mi się zdarzyło parę razy, to oczywiście skojarzenia współczesne. Osobiście chyba najżywiej reaguję na wspomnienie tego, jak to Chruszczow rzucił wyzwanie Stanom Zjednoczonym i zapowiedział, że doścignął i prześcignął. Otóż wtedy mi się zawsze przypomina, jak to strategia lizbońska eurokołchozu zakładała, że dościgniemy i prześcigniemy, zdaje się, do 2008 roku, prawda? 10 pan poprawia, tak, 10. To też nieźle, prawda? To też nieźle. To jest i śmieszne, i straszne. Sam staram się wyciągać z tego optymistyczne wnioski, gdzie tu jest źródło optymizmu, gdzie tu jest pole do tego, żeby się czymś ucieszyć. No, moim zdaniem w tym, że dowodzą te przykłady, no, że się każdy kołchoz zawali, niezależnie od tego, czy to jest kołchoz z centralą w Moskwie, czy w Brukseli, i nic nie jest wieczne. Żadna tysiącletnia rzesza zaprojektowana przez etatystów, socjalistów, projekcistów, niezależnie od tego, czy to są socjaliści narodowi, czy międzynarodowi, wszystko to zniknie jak sen jakiś, jak koszmar straszny, szybciej niż by ktokolwiek zakładał. A zatem, proszę państwa, jeśli ktoś dzisiaj nam, wam tłumaczy, że to czy owo musi się czynić, musi się zrobić, ten czy inny kompromis jest nieodzowny, kompromis z zasadami oczywiście, dlatego że konieczność dziejowa, presja sytuacji, to jest argumentacja pozbawiona podstaw w faktografii historycznej. Dlatego że jeśli historia czegoś dowodzi, no to właśnie tego, że nie ma żadnego przymusu dziejowego, nie ma żadnej historii. I kto nie czuł się w obowiązku modlić się na tych czarnych mszach w tym kościele, tak, czerwonym, różowym czy brunatnym, ten po prostu ma rację. Ten ma rację, a mylą się ci, którzy nas przekonują, że muszą. Ale ja tu chciałem jeszcze jedną sprawę osobistą załatwić. Mianowicie słuchałem tego przeglądu prasy waszego przed projekcją i taki sondaż mój prywatny. Kto z państwa słyszał o Brzozie Smoleńskiej i ustaleniach profesora Cieszyńskiego? Kto słyszał o Brzozie? No wszyscy słyszeli, prawda? Wszyscy. Niektórzy nie podnoszą ręki, dlatego że im się nie chce, ale słyszeli wszyscy. A kto słyszał o śniegu? O, jedna, druga, trzecia. Tak, ale to na palcach, no jednej może obu rąk możemy policzyć tych, którzy słyszeli o śniegu. Tak? Wałkują tę brzozę także i wasi przeglądowicze, prasowicze, jak słyszę, tak? Nie wiem już, który raz oburzyli, tak? Podyktujmy to do protokołu, że jednak oburzyli, tak? Że jednak oburzyli. A więc śnieg. Dla tych z państwa, którzy nie słyszeli o śniegu, to ja robię taki mały przegląd prasy, wcale nie zdezaktualizowany. Pan profesor Cieszyński na tej samej konferencji, na której mowa była o brzozie, która to brzoza była potem wałkowana z pana profesora Cieszyńskiego, zrobiono agenta, wprawdzie badania
Justyny Błażejowskiej poddają nie tylko w wątpliwość te ustalenia, które poczynili tam śledczy donosiciele z TVN-u, ale także wskazują te badania na to, że być może mamy do czynienia z interesującą manipulacją, tak? Co by należało do tego rozdziału historii, który ja krótko bym ujął IPN jako ostatnia udana operacja Czesława Kiszczaka. Nie mówię, że to wyczerpuje naturę zjawisk, że to jest jeden jedyny aspekt, prawda, tego fenomenu, który się nazywa Instytut Pamięci Narodowej, ale jest taki aspekt. Jest taki aspekt. Więc z pana profesora Cieszewskiego robiono agenta, Brzozę wałkowano, wałkuje się do dzisiaj, a na tej samej konferencji pan profesor Cieszewski, ten sam profesor na tej samej konferencji jesienią ubiegłego roku opowiadał ciekawe rzeczy o śniegu. Pokazał zdjęcia, te zdjęcia, które znamy i które on sam pokazywał już rok wcześniej, na poprzedniej konferencji. Konferencji organizowanej przez zespół parlamentarny pana ministra Antoniego Macierewicza. Otóż rok wcześniej pokazał te zdjęcia, między innymi fotkę z 5 kwietnia 2010 roku, zdjęcia satelitarne, nie wyssane z palca, jakieś tam przez niego narysowane grubym ołówkiem, tylko kupione lege artis, to jest taka tam agencja rządowa amerykańska, można kupić. Każdy z Państwa może za niewygórowaną opłatą bodajże kilkuset dolarów kupić, tak? Takie zdjęcia. Proszę bardzo, żeby było jasne, że to nie jest jakieś zdjęcie, fotomontaż, które ktoś tam widział. Już 1,5 roku temu te zdjęcia pan profesor Cieszewski pokazywał. Nikt nie kwestionował autentyzmu samej fotografii. Otóż pokazywał je 1,5 roku temu i pokazywał na tym zdjęciu z 5 kwietnia, a ostatni śnieg. Ostatni śnieg w Smoleńsku. Taka łacha tam śniegu na tym polu, które jest przyszłym pobojowiskiem smoleńskim, prawda? Niektórzy kiwają głowami, bo widzieli te zdjęcia. Otóż 1,5 roku temu, jesienią 2012, pan profesor Cieszewski nie zatrzymywał się nad tym zdjęciem, konstatował, tu ostatni śnieg w Smoleńsku, a przyjechał w zeszłym roku, jesienią, i mówi, że się pomylił, że to tak niezbyt uważnie się przyjrzał, że jak się bardziej uważnie przyjrzał, to widzi, że to raczej nie jest śnieg. A co to może być? Pan profesor się zastanawia, analizuje inne zdjęcia, sięga w przeszłość, sprawdza, jak ten śnieg tam w Smoleńsku leży i sięga tam zdjęcia z poprzednich miesięcy i widzi, że i w styczniu, i w lutym wszędzie ten śnieg może leży, akurat w tym miejscu raczej nie leży. Jakoś tego miejsca się słabo trzyma, ale 5 kwietnia śnieg leży. No to mówi pan profesor, no to jeżeli to śnieg, to na następnych fotografiach mielibyśmy efekt większego zawilgocenia, ciemniejszy grunt. No nie ma tego. Dziwna sprawa. Ale co jeszcze ciekawsze? Jeszcze ciekawsze, że jak nałożymy te fotografie z tym smoleńskim śniegiem, ostatnim z 5 kwietnia, na zdjęcie pobojowiska smoleńskiego, które tam powstaje 5 dni później, a zdjęcia są, nie wiem, czy z 11, czy z 12. Jak nałożymy jedno na drugie, to cóż się okazuje, że ta ostatnia plama biała, tak, ta łacha śniegu, ona w idealny sposób przykrywa wszystkie duże szczątki wraku. Bardzo ciekawe, mówi pan profesor, i nie idzie dalej w konkluzjach, ponieważ jest naukowcem, nie żadnym tam publicystą, prawda, gawędziarzem. I on mówi tylko, trzeba tę rzecz zbadać. Trzeba mianowicie postawić pytanie, czy ostatni śnieg w Smoleńsku przyciąga aluminium? Tak? No skoro te szczątki, duże wraku skoncentrowały się na tym polu nieregularnym, które wcześniej przykrywał ten ostatni śnieg w Smoleńsku. I teraz to samo w sobie jest bardzo ciekawe. A co jest, proszę Państwa, jeszcze ciekawsze? To jest to, że większość z Was o tym nie słyszała. A dlaczego większość z Was o tym nie słysza? Dlatego, że, co jest fenomenalnie moim zdaniem ciekawe, i media zależne od Adama Michnika, i media zależne od Adama Lipińskiego udają, że o tym nie było mowy. I to jest bardzo ciekawe. I to jest już tak ciekawe, że to już jest duża polityka, prawda? I teraz Państwo mnie nie wierzcie na żadne słowo z tych, które wypowiadam. Prawda? W ogóle nie wierzcie na słowo, tak? Nie wierzcie na słowo. Obejrzyjcie Państwo sami, bo gdzieś to tam się tuła jednak po sieci.
Jest cała prezentacja pana profesora Cieszewskiego, o której wszyscy udają, że jej nie było. I im bardziej tu grzeją o tej brzozie, także i za tym stolikiem tutaj wasi, że tak powiem, etatowi dezinformatorzy, tak? Im bardziej tak się dzieje, tym bardziej, proszę państwa, myślę, że nie można zlekceważyć tego ostatniego śniegu. Ponieważ to nie chodzi, proszę państwa, o jakieś wyliczenia, że he, jedni mówią, że brzoza, a drudzy mówią, że płot. Buhaha, tak? Nie, no tu jest właśnie jedno zdjęcie i drugie zdjęcie. Oba pochodzą z tego samego źródła, którego autentyzmu, wartości nikt do tej pory nie kwestionował. Państwo dokonajcie tego porównania na własną rękę. I dokonawszy tego porównania, przesłuchawszy to wystąpienie pana profesora Cieszewskiego, zadajcie sobie pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, żeby w mieście stołecznym Warszawie być o czymkolwiek poinformowanym, tak? Czy to w ogóle jest możliwe? Dlatego, że metoda krzywych luster i szumów informacyjnych no, ma tutaj tylu zaangażowanych wyznawców, że myślę, że jest problem. I teraz do mojego przeglądu prasy chciałem dodać jeszcze, tutaj egzekwuję to moje wilcze prawo, że trzymam mikrofon w ręku, więc mogę właśnie gadać i lepiej mnie będzie słychać niż kogokolwiek z państwa. Ja mam newsa z dzisiejszego poranka. Zanim tutaj wybrałem się w drogę do państwa, to spędziłem 2 godziny jako publiczność w sądzie rejonowym we Wrocławiu. Przysłuchiwałem się zeznaniom prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego, dawniej imienia Bolesława Bieruta, który jako świadek staje w sprawie młodych, bo w większości młodszych ode mnie i znacznie nawet ludzi, którzy zostali postawieni w stan oskarżenia, ponieważ zaprotestowali przeciwko promocji SS-manów jako wzorców osobowościowych, naukowych i patriotycznych. Co mam na myśli? No, jest taki major Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zygmunt Bauman, skądinąd profesor i znany i lubiany arbiter elegancji intelektualnej, którego promocji oddaje się miasto Wrocław ze szczególnym zaangażowaniem prezydenta tego miasta Dutkiewicza. I otóż w zeszłym roku, niedługo to rok minie, tam taki sabat został urządzony przez prezydenta Dutkiewicza, który notabene wcześniej promował tegoż majora Baumana na czymś, co nazwano Kongresem Intelektualistów we Wrocławiu, co było wprost odwołaniem się do stalinowskiej sowieckiej tradycji tego typu imprez. I tam właśnie pan Bauman był otwierającym speakerem, mówcą, mędrcem, tak? Który jest młodzieży przedstawiany, biednej, niewinnej, która niczego, czy jakby to powiedzieć, może mieć problem ze skojarzeniem jednego z drugim. Otóż ci młodzi ludzie przyszli na ten sabat, zaprotestowali, zostali zaaresztowani przez policję, która interweniowała na terenie uniwersytetu. I otóż dzisiaj słuchałem zeznań prorektora tego uniwersytetu. I to było bezcenne, ponieważ do tej pory wiedzieliśmy, że siłą sprawczą w tym skandalu jest właśnie wyżej wspomniany Rafał Dutkiewicz, istotna postać układu wrocławskiego. A dzisiaj w tych zeznaniach zeznaje pan prorektor, że policja została na uniwersytet zaproszona, bo prosił o to niemiecki konsul. I pan prorektor Jezierski, jeśli dobrze pamiętam to nazwisko. Pan prorektor 3 razy z naciskiem to powtórzył, że przecież nie mógł nie zadbać o bezpieczeństwo tej imprezy, bo prosił go o to niemiecki konsul. Więc proszę państwa, docencie wymiar tego drobnego faktu. Zobaczcie, rektor, profesor, generalnie poważny człowiek, przed sądem zeznaje, samemu nie zdając sobie sprawy z tego, jak hańbi i ośmiesza siebie
i swoją sitwę, tak, która wyłoniła go, wysunęła na to zaszczytne stanowisko. On mówi, że to czy owo musiał, gdyż niemiecki konsul go o to poprosił. Proszę Państwa, układ wrocławski wyprowadza miasto Wrocław z Polski, o czym od czasu do czasu przy rzadkich okazjach starałem się informować także opinię publiczną miasta stołecznego Warszawy. I dzisiaj mamy tego sądowy dowód, że konsul niemiecki wpływa na to, jak jest opowiadana historia polskim dzieciom, młodzieży i dorosłym. Tak? Więc po pierwsze, proszę Państwa, śnieg smoleński do przemyślenia, po drugie konsul niemiecki we Wrocławiu, a jak wiadomo, konsulat niemiecki we Wrocławiu jest największy na kuli ziemskiej, ponieważ podobno pracuje tam aż kilkaset osób, więc ponieważ kubatura tego budynku raczej ich nie mieści, wynikałoby z tego, że tam jest pewnie 50 kondygnacji pod ziemią, ale grunt jest grząski, to jest nad Odrą, więc jakoś to inaczej się musi rozkładać, prawda? Nie wiem, jak to działa, ale największy konsulat na kuli ziemskiej to jest niemiecki konsulat we Wrocławiu. I teraz, proszę Państwa, trzeci moment do mojego przeglądu prasy. Państwo słyszycie dużo, tutaj widziałem okładkę Tysola taką o tym, jak zagrożenie rosyjskie. Krótka sprawa, zagrożenie rosyjskie. I teraz bardzo proszę tego nie upraszczać. Obejrzeliście Państwo mój film, który jest, mam nadzieję, dostatecznie antysowiecki, żeby nie było, jakby to powiedzieć, za łatwe załatwianie odmowne tego, co miałbym na ten temat do powiedzenia, pod hasłem, że albo agent, albo ruski wariat, tak, albo jedno i drugie, tak, naraz. Proszę Państwa, błagam, nie przyjmujcie do wiadomości takiego uproszczonego modelu rzeczywistości, w którym całe zło, które zagraża Rzeczypospolitej, ma swoje źródło akurat w tamtej stolicy. Bo ja generalnie nie jestem fanem, tak, ani KGB jako organizacji zbrodniczej, jak to o tym tutaj była mowa, ani innych organizacji spod tego samego szyldu. Natomiast namawiam do tego, żeby nie redukować rzeczywistości całej pięknej, wielobarwnej do takiego uproszczonego wyniku równania. I jeżeli Państwo w tych dniach widzicie, jesteście świadkami nagłego odwrócenia chorągiewek, prawda? Cała agentura z dnia na dzień odwraca się, przeorientowuje. Wszystkie Moniki Stokrotki doskonale rozumieją, że źródło zła to jest złowrogi Putin, prawda? Wszyscy uczestnicy tego festiwalu radości rzucania się w objęcia Putinowi sprzed 4 lat, wszyscy ci łajdacy, którzy latali na cmentarze sowieckie ze zniczem, prawda? I potem opowiadali o tym w telewizji, oni wszyscy doznali naraz olśnienia. Otóż tu przechodzę do mojej teorii spiskowej, skromnej, opartej jednakowoż na pewnym rozeznaniu pragmatyki służb. Moje rozeznanie jest takie, że jak agentura się odwraca z dnia na dzień, no krótka sprawa, banalna konstatacja, to znaczy, że jest polecenie. Bo jeżeli agentura jest w konfuzji i nie wie, co robić, to siedzi cicho. I z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w niektórych miejscach, no w ciągu ostatnich 4 lat są pewne zakręty, zmiany koniunktur i póki nie wiedzą, póki nie są zadaniowani wyraźnie, to siedzą cicho. A tu z dnia na dzień wiedzieli. Z dnia na dzień wiedzieli i bez kompleksu. Wszystkie tam słynny pan sekretarz Ciosek, którego się tytułuje ambasadorem, prawda? Oczywiście trzeba natychmiast na nowy etap przeprowadzić mu lifting biografii i on też musi się wysunąć przed szereg. Oni wszyscy muszą zaznaczyć na nowo swoją pozycję, ugruntować na nowo swój autorytet. Więc skoro tak, skoro takie polecenie, skoro taki konsensus, to bójmy się. To bójmy się. Czego się bójmy? Oni się wszyscy zgadzają, na przykład z grubsza, bo różnią się co do tego w opinii, jakiej to barwy powinny być wojska. Ale proszę Państwa, oni się zgadzają co do tego, że generalnie za mało mamy w Polsce obcych wojsk. Tak? Generalnie, no, to jest, ja upraszczam, są wyjątki, prawda? Ale generalnie w ostatnich tygodniach wyrażona została tęsknota za tym, żeby nasze bezpieczeństwo było strzeżone przez jakichś obrońców. Tak?
I otóż ja bym się z tego bardzo cieszył, z tego, że ktoś tam powiedział 4 tysiące, a ktoś inny przelicytował, powiedział 10 tysięcy. Bardzo bym się cieszył 10-15 lat temu, jakbym słyszał ambasadora amerykańskiego imperium albo ichniego tam sekretarza czy wiceprezydenta, który zapowiada, że tutaj ani guzika z naszych guzików nie odpuszczą. 10-15 lat temu bardzo by mnie to cieszyło. A teraz, proszę Państwa, jestem tym lekko zaniepokojony. Jestem tym lekko zaniepokojony i chciałem Państwu przypomnieć o jednej rocznicy. W 17 roku minie 300 lat od wydarzenia, które się w historii Polski zapisało jako Sejm Niemy. A był pierwszy Sejm Rzeczypospolitej, który krótko i zwięźle obradował, bo tylko jeden dzień, i jak sama nazwa wskazuje, wiele tam nie było do gadania. Był to pierwszy Sejm pod asystą baczną, czujną, troskliwą bagnetów rosyjskich. Tak? I teraz, czemu mnie się takie analogie nasuwają? Bo, proszę Państwa, tamte bagnety rosyjskie, jeszcze wtedy na rozkaz Piotra zwanego Wielkim, w historii, w której Piotr się nazywa Wielkim, nie ma miejsca na żadną Polskę, już nie tylko wielką, ale nawet małą, prawda? Więc tych bagnetów nikt do Polski nie wprowadzał pod takim hasłem, żeby to zdławić polską wolność i przeprowadzić rozbiory. Nie, te bagnety zostały tutaj wprowadzone i następnie ćwiczone to było w kolejnych wariantach i już elekcja Stanisława Augusta pod tymi bagnetami, jak wiadomo, dochodziła. To były same dobre powody. To po pierwsze były potrzeby obronne. Turcja zagrażała, tak, w 1717 roku. I te wojska rosyjskie, które tutaj na leże zimowe zostawały, to właśnie pod tym, z tego powodu. Dalej reformy. Tak? Obóz reform potrzebował rosyjskich bagnetów. Prawda? Właśnie król Staś został przez reformatorów wsadzony na tron na polu elekcyjnym, którego pilnowali Moskwa. No i bezpieczeństwo po tych wszystkich tam wojnach właśnie różnych, no te bagnety gwarantują. Więc proszę Państwa, dzisiaj też Wam nikt nie powie, że tych tam 500, 300 jakiś Spartan, czy 4, czy 10, że to na zgubę Polski jest. Nie, powiedzą Wam, że to jest dla zwiększenia bezpieczeństwa i będzie, co więcej, będzie bardzo dużo dobrych powodów. Bardzo dużo dobrych powodów, żeby tak w to wierzyć, że to jest wszystko dla naszego dobra. Więc tak się dzielę tym skojarzeniem z Państwem, ponieważ wydaje mi się, że tutaj w Warszawie jakieś macie problemy zasadnicze, dlatego że właśnie znowu wysłuchałem tutaj takiego półkabaretowego występu, w którym wydaje mi się, wbrew tytułowi, no może taka jest konwencja, może nie powinienem krytykować tego, że koledzy są przezabawni, prawda, ale skąd macie te informacje? Jeżeli Adam Michnik razem z Adamem Lipińskim nie informują was o smoleńskim śniegu, tak, z 5 kwietnia, nie informują was o tym, no to jest, jakoś się upomnijcie o to, a jeśli nie można zmienić tego stanu rzeczy, to bierzcie Państwo pod uwagę to, że są konsensusy i są sojusze w tej, na tej współczesnej polskiej scenie politycznej, które przekraczają takie proste ramy, jak te wyrysowane na świeżej okładce Tysola, tak, z której tam czarny atrament się sączy z Moskwy akurat. Jak dla mnie to on się sączy z Moskwy. Tak, owszem, sączy się czarny atrament, tylko sączy się jeszcze z kilku różnych innych stolic na Polskę ten atrament i nie udawajmy, że nie ma problemu. Tak? To jest, był mój przegląd prasy. Gdyby ktoś z Państwa chciał teraz zabrać głos, to jest moment, w którym można moją potoczystą wymowę tutaj przerwać i zakłócić. Tak jest. Mikrofon. Ja bym chciała powiedzieć taką rzecz, że jednak ten atrament się sączy. Jak oglądałam ten film i przypomniano doktrynę Breżniewa, to od razu sobie przypomniałam to słynne orędzie Putina w sprawie Krymu, że prawda, on wszędzie na świecie, gdzie są Rosjanie, to będzie gdzie i tak dalej, i tak dalej. To, więc tutaj jednak ten czarny atrament jest. Nie ma sporu co do tego, tylko że istnieje również eurokołchozowa doktryna Breżniewa.
W eurokołchozie, przecież to jest nawet napisane, dokumenty są takie oficjalne, że gdziekolwiek by demokracja była zagrożona, tam wszyscy mają nie tylko powód, ale i obowiązek, mają spieszyć z pomocą. Więc ja sobie tak myślę, jeżeli w tym roku został w Kijowie obalony rząd na fali słusznego gniewu i uniesienia i w ogóle, prawda, no to jakby tak przypadkiem w Warszawie w następnym sezonie jakiś niewłaściwy rząd doszedł do władzy, to bardzo łatwo będzie już napisać i rozgłosić w telewizjach różnych i francuskich, i ruskich, że to demokracja jest w Polsce zagrożona, a modus operandi zostało przećwiczone, prawda? I teraz my nie wiemy, proszę państwa, czy Kijów to jest danie główne, a ja raczej podejrzewam, że to jest przystawka, że to jest kostka domina, która ma uruchamiać reakcję domina. Ja obawiam się, że te daleko idące przemeblowania mają dotyczyć w ogóle Europy Środkowej. Takie są moje obawy, że to my jesteśmy na najdalej drugie danie. Najdalej drugie danie. Więc z jednej strony ten festiwal tutaj tych przyjaciół Ukrainy, którzy tak źle życzą Ukraińcom, że chcą tam Francję demokratyczną wyeksportować w większej mierze i po drugie chcą wciągnąć Ukraińców do tej samej piramidy finansowej, w której my już tkwimy, prawda? No to tacy są fałszywi przyjaciele Ukrainy. A po drugie nagle zgoda, że tutaj muszą być jacyś tacy, co nam pomogą, prawda? No lękam się tych, co nam tutaj będą pomagali, bo boję się, że to jakiś inny konsensus za tym idzie, że to że to pretekst, a jakiś inny scenariusz będzie tutaj realizowany. Ja ten scenariusz, który ma być realizowany, to tak sobie tutaj dla uproszczenia krótko nazywam kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym. Tak? Powtórzę to wyraźnie, żeby się każdy chętny, żeby mógł się, jakby to powiedzieć, zasadnie zbulwersować, tak? Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym. To jest scenariusz przewidziany dla Ukraińców, dla Polaków, dla Węgrów, dla Słowaków, dla Mołdawii i dla Rumunii. Dla nas wszystkich jest przewidziany ten sam scenariusz. Ale nie da się takich scenariuszy z dnia na dzień zaprowadzić, jeżeli nie zarządzi się, jak to mówią, nastrojami ludu w taki sposób, żebyśmy sami jeszcze się dopraszali przyspieszenia Wigilii, prawda? Te karpie, które klaszczą, brawo, brawo, brawo. Proszę państwa, wy się pewnie na mnie obruszycie, bo to, co powiem, wyjdzie na to, że traktuję was jak dzieci, ale podejrzewam, że przynajmniej część państwa nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak ważnym, jak niesłychanie ważnym wydarzeniu dzisiaj uczestniczyliśmy. Ja mówię o tym filmie, a ściśle mówimy o całym filmie Transformacja, czyli o całej serii, która już mamy 3 kawałki, ale będą następne, rozumiem, panie Grzegorzu. I to jest najważniejszy film, najważniejszy. Ja w tej chwili nie oceniam go pod innymi względami. Najważniejszy film, jaki się przez te ostatnie 25 lat ukazał i ukazuje, aby się okazywał dalej. Nie, ja mówię, że on jest najważniejszy. Ja nie mówię, że jest najfajniejszy, choć on jest dobry w mojej ocenie. Ja jestem zawodowym estetykiem, ale nie z tego powodu chcę go chwalić. Proszę państwa, zacytuję Wyspiańskiego. Myśmy wszystko zapomnieli. Mego ojca piłą rżnęli. Myśmy wszystko zapomnieli. Ludzie tacy jak Grzegorz Braun, ale jest ich bardzo mało, przypominają nam, a już prawie nie ma takich, którzy by przypominali skutecznie nam, społeczeństwu, czym ten komunizm był i czym on nam w tej chwili grozi. Jeżeli ja w tej chwili mówię komuś, że władza dzisiejsza stosuje metody sowieckie, metody stalinowskie, że to jest bezprawie, że to jest antyprawne, jeżeli można tak powiedzieć, że to jest przeciwieństwo zapisanego w konstytucji państwa prawa i że to jest właśnie styczne, to ludzie na mnie patrzą i to nie tylko młodzi ludzie i mówią, no ale właściwie no to co z tego, że komunistyczne, jakoś to przecież było, u nas nie było tak źle, byliśmy najweselszym barakiem w całym obozie, a jak w tych innych barakach było, to oni też nie wiedzą. Proszę państwa,
oni nie są skłonni nas słuchać. Ja mówię w tej chwili o milionach ludzi w Polsce, ponieważ oni nie wiedzą i nie rozumieją, czym komunizm był naprawdę. Dziękuję, panie Grzegorzu, i proszę o jeszcze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za dobre słowo. No następne filmy, jak kolega producent udźwignie, prawda? To zależy od tego, jak się zamortyzuje dotychczasowy wysiłek produkcyjny. Tak jest. Ja mam jedno komunikat w nawiązaniu do pańskiego stwierdzenia o konsulacie niemieckim. Otóż dział dokumentacji Reduty Dobrego Imienia ostatnio stwierdził, że działalność konsulatów niemieckich w Polsce nie tylko dotyczy takich spraw jak sprawa majora Baumana, ale na przykład w Opolu jest spór o nazwanie ulicy. Polacy chcą nazwać imieniem pewnej nauczycielki zasłużonej dla polszczyzny w Opolu, a Niemcy jakiejś poetki, która pisała wierszyki dla dzieci. Spór się skończył w sądzie, gdzie unieważniono decyzję Rady Gminy, która nadała tej niemiecką nazwę, niemiecką propozycję. I w tym momencie konsulat niemiecki w Opolu wysłał pismo do Rady Gminy ze stanowczym żądaniem, żeby nazwać jednak po niemiecku tą ulicę. Tak wygląda. I ten liczebność tego konsulatu we Wrocławiu także jest stwierdzona przez nasz Departament Dokumentacji. W związku z czym obraz, który się wyłania, na polskich ziemiach zachodnich zwłaszcza, jest dosyć niepokojący, mówiąc oględnie. Także dziękuję panu za poruszenie tego tematu. Tylko mały komentarz do tego, co Grzegorz powiedział. Tak jak tutaj Rafał Ziemkiewicz z Łukaszem Warzechą są mile widzianymi gośćmi, tak jest i Grzegorz Braun. A jak już powiedziałem, prawica jest coraz bardziej podzielona, bo wybory idą. Ale chciałem też przypomnieć to, o czym Grzegorz nie powiedział. Po coś tę ustawę o bratniej pomocy ktoś uchwalił. To wszystko się przydaje. To, że wtedy myśleliśmy o jednym ostrzu, teraz Grzegorz pokazuje drugie, a nawet trzecie. Co więcej, i ten film, i jednak ta wiedza, którą tu czasami sączymy, pokazuje, jak napisał Wojciech Jakubik o Snowdenie. Po co Rosji Snowden był potrzebny przed Ukrainą? To tylko tyle. Te mocarstwa naprawdę myślą, mają te konsulaty naprawdę liczne, a oni tam naprawdę ciężko pracują. Oni myślą o tym, jak państwa dezinformować po to, żebyście niespecjalnie reagowali, kiedy przyjdzie czas. Ale znaczy to ja, jeśli mogę, to powiem o dezinformacji i do dezinformacji z naszej strony. To znaczy, co prawda nie tutaj, ale w dyskusji w telewizji Republika. Rafał Ziemkiewicz zastosował klasyczną wrzutkę, to znaczy powiedział, że Antoni Macierewicz znowu coś powie o trzech ludziach, którzy przeżyli zamach w Smoleńsku, podczas kiedy Macierewicz nigdy czegoś takiego nie powiedział. On powiedział tylko i wyłącznie to, że są takie zeznania świadków, które przez nikogo nie zostały sprawdzone. I różnica w tym stwierdzeniu, że były zeznania, które nie zostały sprawdzone, a tym, że on powiedział, że przeżyły trzy osoby, są diametralnie różne. Przypomnę, że Macierewicz mówił to w klubie tutaj, że nigdy nie powiedział, że trzy osoby przeżyły, ale te zeznania w dalszym ciągu są, nikt ich nie zawołował. Dobry wieczór, witam przedstawiciela ziem odzyskanych i całą świadomością mówię odzyskanych, wyzyskanych też. Czy to nie jest tak, że tyle wolności, ile własności, tak? Jeżeli pan mówi, pokazuje w tym filmie, nie pokazuje pan ogromnego rabunku, jakiego dokonano
na narodzie polskim. Nawet ci biedacy przesiedleni ze wschodu, tak, nadal nie mają aktów własności tam, gdzie mieszkają, tam, gdzie pan też mieszka, prawda? Nie odbudowuje się klasy średnia, już mnie język boli, gardło boli od powtarzania tego samego. Mówimy o jakiejś prawicy, o partiach prawicowych. Nie ma żadnych partii prawicowych, bo żadna się jeszcze nie upomniała o to, żeby przywrócić tutaj w Polsce klasę średnią. Nie budować, nie można ją odbudować. Znaczy pan mówi o, prawda, tych partiach, tak, z dostępem do dotacji. O wszystkich, prawda? Mówię o PO, o PiS-ie, o wszystkich, którzy się śmią mienić prawicą. Również o mediach, które mówią o sobie media prawicowe. Jakie prawicowe, prawda? Powiedzmy sobie jasno, dlaczego Orbanowi udaje się na Węgrzech? Dlatego, że tam w 1956 roku, przypominam, doszła do głosu partia i ona była jeszcze legalna. Partia małych właścicieli, małych i średnich właścicieli. U nas takiej partii nie ma, prawda? My tu, jak wszyscy jesteśmy, naszym potencjałem intelektualnym powinniśmy już dawno aspirować do klasy średniej. Powinniśmy być tą klasą średnią, powinniśmy coś mieć, prawda? Żeby coś robić. No pan coś ma, pan coś może robić, prawda? Ale ja mam zepsute nikt nie auto, ma, prawda? Pan. No ma pan pewnie długi, tak? Ale oprócz tych długów zepsute ma pan wielki auto, kapitał no, intelektualny, ma pan kamerę, prawda? I ma pan ekipę, nie, tak? Nie, nie, no, ja, ja jestem człowiek do wynajęcia, i pan kamerę ma producent. No, ale ma pan producenta, Roberta, który coś ma, prawda? Chcielibyśmy wszyscy coś mieć i coś dla Polski zrobić, prawda? Z tym kapitałem, jaki można odzyskać, prawda? Trzeba zwrócić kamienice, apteki, wszystko, prawda? Odbuduje się klasę średnią. Dziękuję. Tradycja, rodzina, własność, tak. Tradycja, rodzina, własność to jest taka triada, która w szyldzie, czy na sztandarze pewnego stowarzyszenia, które w Polsce funkcjonuje pod imieniem księdza Piotra Skargi, widnieje i to jest dobra triada. No kiwam głową, proszę pana, no tak, oczywiście własność, ale skoro pan już to o własności powiedział, to ja już nie będę dopowiadał, tylko zwrócę uwagę, że ten premier Orban, o którym dzisiaj całkiem sporo się mówiło i w ogóle słusznie w tych dniach się myśli, to jedną bardzo konkretną rzecz jeszcze wykonał, taką akcję kaskaderską, że mianowicie polecił przenieść koronę świętego Stefana do parlamentu w Budapeszcie. Ponieważ najwyraźniej mądrzy ludzie, mądrzy Węgrzy, którzy w swojej nowej konstytucji odwołują się nie do jakiegoś tam, nie mają preambuły konstytucji napisanej jak z Gombrowicza, prawda? To jest ta postać gombromiczowska, co mówi, nie jestem ja tak szalony, abym co mniemał albo i nie mniemał. To jest nasza preambuła do naszej tej post-PRL-owskiej konstytucji, co to ją nieboszczyk mazowiecki tam nasmarował razem z innymi agentami. Węgierska konstytucja grzecznie prosi Pana Boga, żeby Węgrom błogosławił i to jest po pierwsze. Po drugie, nie ma w tej konstytucji żadnej republiki węgierskiej, a już na pewno żadnej tam ludowej, demokratycznej nie ma. Są po prostu Węgry. No i jest ta korona świętego Stefana. W parlamencie można ją podziwiać. Rozumieją mądrzy Węgrzy, że niesprawiedliwości dziejowej, jakiej padli ofiarą, która się nazywa Trianon, rok 1920, że nie można odrobić, nadrobić, odwojować, zmienić niczego, jeżeli pozostaniemy w paradygmacie demokratycznym. Bo jeżeli tutaj chcemy się okopać na okopach naszej ludowo-demokratycznej republiczki, no to obok jest jakaś inna ludowo-demokratyczna republiczka. A dwie ludowo-demokratyczne republiczki są z definicji na kursie wzajemnie kolizyjnym i niczego nie mogą do żadnego ładu dojść ze sobą, bo muszą się nacjonalistycznie, a w ostateczności także, w szybkiej ostateczności także i etatystycznie muszą się podkręcać. Rozwiązanie tych wszystkich problemów, które ma cała ta piękna, najpiękniejsza część świata, to serce nie tylko Europy, ten pępek świata, tak, na którym nas tutaj Pan Bóg usadowił, rozwiązanie tych wszystkich problemów nie mieści się w paradygmacie demokratycznym. To rozwiązanie
może nastąpić wyłącznie wtedy, jeśli wrócimy do tradycyjnych, hierarchicznych rozwiązań, które w przeciwieństwie do republik demokratycznych nie są z definicji zaciekle inwazyjnie na kursie wojennym. Dlatego, że podniesienie koron, proszę Państwa, nie tej jednej korony świętego Stefana. Węgrzy szczęśliwi, że mają tę koronę. My biedni, że nam ją Prusacy przetopili jeszcze, prawda, w końcu XVIII wieku. A może to i dobrze, bo jakby jej nie przetopili, to by potem tę koronę wkładali na głowę bracia z rodziny Romanowych i to też by nam się wcale nie podobało. No więc w każdym razie taki bieg dziejów, my tej korony nie mamy. No trzeba ją wykuć wobec tego. Nie chodzi o to, żeby ona była wyjęta z jakiegoś lamusa, żeby była jakimś antykwarycznym tam zabytkiem. Chodzi o to, żeby to była high-tech, super, hiper korona z XXI stulecia, z jakiegoś tam stopu tytanowego, z którego się robi, proszę Państwa, statki intergalaktyczne. Chodzi o to, że inaczej nie ma żadnego powrotu na Kresy na przykład dla Polaków. Nie ma. Nie ma, dlatego że, proszę Państwa, nawet gdyby leżało w granicach naszych możliwości toczenie wojen, to broń nas, Panie Boże, żebyśmy je toczyli. Właśnie z Ukraińcami, właśnie z Białorusinami, z kimkolwiek. Broń nas, Panie Boże. My róbmy dwie rzeczy, które ludzi prawdziwie integrują. Nie żadne programy europejskie z patronami z piekła rodem, jakimś Komeńskim czy Erasmusem. My róbmy te dwie rzeczy, które ludzi prawdziwie integrują. Otóż ludzi prawdziwie, że tak powiem, naturalnymi metodami integruje, jak się razem modlą i jak razem liczą pieniądze. Tak? I jak razem liczą pieniądze. To są dwie naturalne ścieżki integracji i naturalne ścieżki poczęć, że tak powiem, wielkich, pięknych projektów politycznych, które mogą być imperialne nie drogą podboju, agresji, mogą być imperialne drogą atrakcji. Tak jak to było w historii Polski. Korona polska nie nawojowała się specjalnie. Wcześniej wojowała z tymi Litwinami, rozbójnikami, ale potem ci Litwini, rozbójnicy zrozumieli, że to jest taka fajna sprawa, to, z czym mamy do czynienia, tam, gdzie sięga władza korony polskiej, że postanowili się sami do tego zapisać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No potem nie opowiadamy sobie tutaj całej historii Polski, ale do tego trzeba wrócić, jeśli w ogóle chcemy być, jeśli w ogóle to chcemy przetrwać. Więc praktycznie, przekładając to na realia współczesne i nawiązując do tego, co Pan powiedział, tak, własność, więc się doróbmy, ale doróbmy się razem, nas razem w tej Europie Środkowej, na tym Międzymorzu Bałtycko-Adriatycko-Czarnomorskim. Nas jest, proszę Państwa, grube 100 kilkadziesiąt milionów. To jest nie w kij dmuchał. To nam wmawiają, że my jesteśmy jakiś nieważny przypis, że historię to się robi w Berlinie, w Moskwie, ewentualnie trzeba pojechać do Waszyngtonu, uczepić się tam klamki i wtedy nam podarują kawałek Polski od pierwszego. Nie, my tu możemy się dorobić, proszę Państwa. I wracając do Rosji, nie po to to Międzymorze miałoby się zintegrować, żeby tworzyć jakiś, uwaga, to też jest hasło, które się w ostatnich tygodniach i miesiącach często pojawiało, nawet cały festiwal, kordon sanitarny, kordonem sanitarnym otoczyć Rosję. To jest nieporozumienie. Rocznica, ten 17 rok, rocznica 300-letnia Sejmu Niemego, ale przede wszystkim 100-letnia rocznica objawień fatimskich, w których pada wyraźna dyrektywa, która powinna być wmontowana w wykładnie polskiej racji stanu. Rosja tam nie powiedziała, Najświętsza Maria Panna, że Rosja ma być zniszczona, tak? O czym zdaje mi się, że jest cały ostatni numer Gapola, tak? Jest o tym, że jak się nie zepchnie Rosji z mapy, to po prostu nie będzie ludzkość uratowana. Myślenie o polskiej polityce wschodniej w tych kategoriach, że Rosja powinna szczeznąć, być zepchnięta gdzieś tam, gdzie kończy się mapa, dalej tylko smoki i mroki Mordoru, prawda? No nie, tam niczego takiego nie powiedziano. Powiedziano bardzo konkretnie i wyraźnie, Rosja ma się nawrócić. Co więcej, z brzmienia tej dyrektywy wynika, że to jest więcej niż pewne, że to nastąpi. I teraz w związku z tym nasza rola, nasze miejsce w tej historii jest takie, żeby jak to nastąpi,
ale nie w drodze oczywiście jakichś cyrków z jakimiś farbowanymi agentami KGB, którzy tu przywożą ikonę w prezencie, i bo byli kilkadziesiąt lat temu zadaniowani do walki na tam odcinku walki z religianstwem, prawda? Nie takie cyrki, tylko prawdziwe nawrócenie. No więc jak to się dokona? To żeby można było jeszcze powiedzieć, że my w tym mieliśmy jakiś udział, dobry udział. Tak? A to, czy my będziemy mieli jakiś w tym udział, to zależy od tego, jacy my jesteśmy. Jacy my jesteśmy tutaj. A jacy my jesteśmy tutaj, no to z kolei Warszawa jest świetnym punktem obserwacyjnym, żeby zobaczyć, jacy my jesteśmy tutaj i jakie dzisiaj mamy szanse na to, żeby się czegokolwiek dorobić, żeby kogokolwiek nawrócić i w ogóle, żeby nie zgłupieć do reszty. Prawda? Dosyć są marne widoki. Tu wykorzystuję pana kwestię do tego, żeby taką dywagację pociągnąć bez urazy. A propos pieniędzy, został znaleziony banknot. Jeżeli właściciel przyjdzie przed końcem dyskusji i powie, gdzie zgubił i jaki to on był, to go otrzyma. A jeśli nie, to przejdzie go on na skarb klubu Ronina. Wybór jest. Ja kolekcjonuję, ale tylko wysokie nominały kolekcjonuję także. A ja je wydaję na salę klubu Ronina. To nie oznacza, że ona jest jego właścicielem. Dobrze. Wojtek, rzadko mi się zdarza poprzeć Grzegorza, ale coś takiego chciałem powiedzieć. A propos tego, co mówił Wojtek Stańczak. To jest strasznie nudne. Mówienie ciągle o tej reprywatyzacji. Kłopot jest taki, że w roku 89, kiedy kształtowała się ta scena polityczna, ja pisałem w tygodniku Solidarność o tym, że trzeba wszystko wszystkim oddać. Wszystko, czym dysponowało państwo, co nie jest strategiczne. Czyli mieszkania zakładowe, wszystkie mieszkania spółdzielcze zamienić na własność prywatną, oddać PGR-y tym robotnikom, którzy pewnie w większości by je przepili, ale część by została, a na pewno ktoś by to kupił, w związku z czym powstałby rynek ziemi i normalna produkcja rolnicza, oddać ludziom na własność wszystkie działki, wszystko, co można było oddać, co nie było infrastrukturą strategiczną. To chciałem powiedzieć, że nikt nie chciał tego popierać, a w PC nie stało się to wcale specjalnym elementem programu. Ale jak jest naprawdę, to zobaczyłem w 92 roku, jak byłem posłem, kiedy wymyślony przeze mnie prezydent Warszawy zaczął wyganiać z ulicy straganiarzy. Czyli, Wojtku, tą twoją nową, ale zawsze ambitną klasę, w przyszłości średnią. I wtedy zorganizowałem taki zespół obrony straganiarzy, żeby mogli być, tam ma być czysto, ma być woda, mają mieć białe fartuszki, ale żeby mogli stać na chodnikach, żeby mogli biednym sprzedawać, a sami zarabiać. Nie wiem, czy to mówiłem, ilu posłów zapisało się do tego zespołu. Dwóch, ja i Marcin Przybyłowicz świętej pamięci na 460 posłów. Takie jest poparcie dla własności prywatnej. I teraz dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ta pierwsza strona, która uzyskała władzę, niczego nie chciała oddawać, co jasne. Po drugie, ta strona, która chciała wziąć władzę, widziała, że nie ma na to poparcia, bo nawet ci, którzy by tego nie dostali, proszę sobie przypomnieć, jakie te dyskusje były, jakim prawem chcecie, żeby ci, którzy mają własność spółdzielczą, teraz zostali uwłaszczeni na tych mieszkaniach, bo przecież my, którzy wykupiliśmy już te mieszkania, zapłaciliśmy więcej. Myśmy zapłacili, będzie nierówność. Myśmy za to zapłacili, tak. Będzie nierówność społeczna, ale w wyniku będzie własność prywatna, która tworzy warunki do takiej równości ex ante. Chcę powiedzieć coś takiego i tutaj zmierzam do poparcia Grzegorza, tego myślenia monarchicznego. To znaczy, że w systemie demokratycznym, w którym decyduje większość, większość zawsze będzie przeciwko reprywatyzacji, nie da się tego odzyskać. Można liczyć na cud, na porządek taki trochę metafizyczny, można liczyć na objawienia fatimskie, ale partie, które są niesłychanie rozsądne, na to nie liczą, w związku z czym w programie
reprywatyzacji naprawdę, nie w słowach, nie w programie, tylko w programie praktycznym nie mają i nie będą mieli. Uwaga, sprostowanie. Objawienia fatimskie to nie jest coś, na co człowiek ma liczyć. To jest po prostu pewna informacja. To ty tak powiedziałeś, nie jest to żadna, nie jest to żadna gwarancja, to jest, powiedziałbym, promesa. Promesa. Grzegorz, tak? To tutaj było, bo był pan Łaszewski, który jest specjalistą. Który to tego, wszystko tłumaczył. Który to wszystko no to świetnie. To ważne, żebyśmy tutaj się trzymali w tej sprawie ortodoksji. No to dokończmy to. Żadne objawienia niczego nam nie gwarantują, dlatego że gdyby gwarantowały, to by znaczyło, że zawiesza Pan Bóg wolną wolę, tak? Której nigdy nam przecież nie odbiera, skoro ją nam raz darował. A zatem nic nie jest przesądzone. To jest po prostu pewna cudowna możliwość, z której możemy skorzystać. Ale jak wiadomo, możemy też pokpić sprawę. Więc chodzi o to, jaki będzie bilans końca czasów. Po której stronie żeśmy się tam znaleźli i w której drużynie graliśmy w tym meczu, który będzie rozegrany na równinie Armagedonu, tak? I trzeba to brać pod uwagę, tak? W której lidze i w której drużynie, po której stronie. Grzegorz, żeby tego nie ciągnąć, pan Łaszewski powiedział to krótko. Matka Boska powiedziała, że Iskra wyjdzie z Polski. On mówi tak, wyjdzie jak będzie Polska. Wyjdzie jak wyjdzie, tak. Więc to, co widzimy, to jest próba zniszczenia Polski, żeby ta Iskra nie miała z czego wyjść. Tak. Dziękując panu za ten niezwykły filmowy przewodnik po historii sowieckiej i PRL-u, chciałem zapytać pana, co pan sądzi, bo obserwujemy moim zdaniem niezwykłą, dotychczas takiej nie było, wzmożoną działalność polskich komunistów, z PZPR-owców, myślę i o palikotowcach. Co pan sądzi? Przecież byli zawsze, wiemy, że byli piątą kolumną. Czy to nie jest zagrożenie w tej sytuacji, jakiej obecnie jesteś? Proszę pana, może rzeczywiście jakoś gubimy proporcje, za mało mówiąc o tych jawnych zdrajcach, zaprzańcach i sprzedawczykach. Ale jeśli o nich mało mówimy, no to po prostu dlatego, że to jest jasna sprawa. Że to jest jasna sprawa, że to jest właśnie... To są szeregi, to są kadry jeszcze z naboru kremlowskiego, sowieckiego, stalinowskiego. No przecież jeżeli ktoś był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Partii w Skierniewicach czy w Białej Podlaskiej, to trzeba mieć jasność w tym temacie, że nazwisko jego padło i zostało zaakceptowane nie w Warszawie, w Białym Domu, tylko w Moskwie. Być sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, czy w Jeleniej Górze, to pan Ciosek, prawda? Ci poprzedni to, bo może nie wszyscy kojarzą, Miller Skierniewice, Oleksy Biała Podlaska, prawda? Zemkę Bydgoszcz, tak. Więc to było wejście do nomenklatury kremlowskiej. Sekretarze Komitetu Wojewódzkich to byli już zdrajcy znani z imienia, nazwiska i z charakteru w Moskwie. No więc jeśli oni dzisiaj z innego klucza śpiewają, no to dlatego, że pewnie czasy się zmieniają, są różne pokusy, zdążyli się może przewerbować, niektórzy parę razy, prawda? Pan Miller jeździł i miał jakieś prelekcje w Langley w siedzibie CIA. W związku z tym, w myśl tej zasady, że prawda, nieważne, ale to prawda, no, nasz skurwysyn. Tak? Nasz skurwysyn. No więc teraz on pewnie plasuje się gdzieś wysoko na liście o zgrozo amerykańskiej agentury w post-PRL-u. Tak przypuszczam, tak wnioskuję, tak się domyślam z wiedzy, że tak powiem, kontekstowej i z tego, co wiemy o pragmatyce partii komunistycznej i służb, nie tylko komunistycznych. No o nich nie mówimy dużo, ale to są ludzie, którzy właśnie będą obracać się jak chorągiewki w różne strony. Jeśli ktoś zrobił majątek w post-PRL-u, no to też znamy te
te życiorysy. No, pana Czarneckiego z Wrocławia, pana Palikota z innych okolic, pana Solorza, panów, no państwo wszyscy ich wymieńcie. Rozumiemy z tych życiorysów, że generalna zasada była taka, że to są plenipotenci, którym bezpieka sowiecka polskojęzyczna powierzyła do dysponowania jakąś część majątku, który był do ukradzenia, tak, w Polsce, prawda? No więc tak to funkcjonuje i teraz nie ma się co dziwić, że ci ludzie są do grobowej deski już do użytku i do dyspozycji. To, że pan, którego pan tutaj wymienił, ten tam biłgorajski mędrzec, że on właśnie wychodzi parę razy przed szereg i właśnie mówi, że testuje takie balony, puszcza. No pewnie mu powierzono mu taką funkcję puszczania tych balonów próbnych. No właśnie, że to już państwo Polska, tak, niepodległa, że to już w Unii Europejskiej, to już jest zgoła niepotrzebne. Ale to powiedział sam Herszt, prawda, czy tam raczej powiedzmy no, czołowy skoczek tej ekipy, pan Kwaśniewski. On powiedział, no tyle lat słuchaliśmy Moskwy, to teraz bez trudu przyjdzie nam słuchanie Brukseli. Ja parafrazuję, ale to on myślał, że to jest dowcip, prawda, buchaha, a to tymczasem z obfitości serca usta mówią. Dlatego o nich tak pewnie tutaj za wiele nie mówimy, bo to są jasne sprawy, mówimy więcej o tych sprawach, które są niejasne, które są ciemne albo szare i wtedy najtrudniej rozpoznać, kto jest kim. Tak. Panie Braun, ja mam takie pytanie w związku z dorabianiem się, żeby coś dla Polski zrobić. Co pan sądzi o walutach lokalnych? Chciałbym tylko zaznaczyć, że na przykład w Japonii jest 300 takich walut lokalnych, a w Niemczech około 50. Natomiast w Polsce bodajże ma być waluta dobry jako lokalna, ale tutaj bardzo mało ludzi wie, a to jest moim zdaniem jedna z opcji, ponieważ walutę narodową jako taką teraz w obecnej sytuacji politycznej, no to są lata, dużo lat pracy, żeby była waluta polska normalna po prostu. Takie pytanie. Krótka odpowiedź jest taka, że myślę o tym jak najlepiej. Nie wszyscy z Państwa może są w kursie dzieła. Pojawiły się już szereg razy, zresztą w historii, bo to nie jest taka nowa rzecz, pomysły emisji waluty, która jest oparta na nie gwarancji rządowej, czy nie wiadomo czyjej, bo na przykład euro to już nawet przecież podpisu niczyjego nie noszą, prawda? Tylko są oparte na jakimś kapitale, który gromadzi grupa akcjonariuszy, tak? Którzy gdzieś w Polsce, w Pcimiu, w Rosji notabene były też takie eksperymenty. W czasach wielkiej smuty jelcynowskiej, kiedy to, no właśnie, państwo bankrutowało, bankrutowali pracodawcy, nie było czym ludziom pensji wypłacać i w kilku miejscach ludzie się z desperacji szarpnęli na taki eksperyment, żeby lokalną walutę wprowadzić. Za Hitlera notabene też został ukrócony taki epizod, gdzieś tam to było, nie pamiętam. Pan pamięta. Więc takich eksperymentów było całkiem sporo. Wielki brat oczywiście tego nienawidzi i tępi to. Ja myślę o tym jak najlepiej, dlatego że po prostu myślę, że wszelkie przejawy inicjatywy gospodarczej to jest świetna sprawa, dlatego że one właśnie ludzi prawdziwie integrują. No a tutaj nade wszystko, proszę Państwa, my jesteśmy w piramidzie finansowej, o zawaleniu której nie my będziemy decydowali, ani nie żadne jakieś tam obiektywne czynniki, tylko po prostu kiedy lichwiarze zdecydują, że już dosyć tego, to się ta piramida zawali i zawali się nam na głowy. I państwo przyjdziecie do bankomatu z kawałkiem plastiku i może się okazać, że już nie ma się z kim skontaktować. Może się okazać, że ten pieniądz papierowy, teraz wymieniają ten papierowy na plastikowy, jakieś tam lepsze te pieniądze robią, prawda? Ale i to może się okazać nic nie warte. I w takiej sytuacji jakiś lokalny pieniądz oparty, być może na przykład służący do wymiany towarowo-pieniężnej na jakąś lokalną skalę. Może się okazać, że zapewni przetrwanie naszym rodakom na jakimś określonym, choćby nawet wąskim terytorium. To znaczy, mówiąc krótko, czasy, proszę Państwa, takie mogą być, że wygra ten z Państwa, kto będzie miał
pod miastem znajomych lub krewnych z kawałkiem ziemi, na którym tam ziemniaki da się odkopać. To może tak być, dlatego że z dnia na dzień, jak to walnie, no to miasta będą przegrane. Jak się okaże, że w Żabce, no ile można, zapasy zgromadzone na zapleczu w jednej Żabce, ile, przez ile dni mogą wyżywić, ile rodzin? Przez ćwierć dnia, tak, ludzi z jednego bloku ewentualnie mogą wyżywić. Więc wszystko być może. Nie wiemy, jak daleko pójdą te przetasowania, daleko idące, do których konieczności teraz świat się przyzwyczaja. Właśnie przez kryzys ukraiński. Świat się oswaja z tą myślą, że to trzeba, że to dobrze jest, prawda? I nawet już się odbijają tam jakieś echa, już jakiś pan Niemiec tam w ostatnich dniach powiedział, że to generalnie w sumie różne rzeczy mogą się okazać możliwe i niezbędne, więc nie wiemy, jak daleko to zajdzie. Wszystko zależy od tego, czy ta wojna perska wybuchnie, czy Imperium Amerykańskie się w tę wojnę zaangażuje, czy też być może uznano już, że nie ma na to dosyć siły, a jeden tylko teatr wojenny XXI wieku jest istotny dla Imperium Amerykańskiego, a to jest wojna z Chinami, prawda? Nie wiemy tego. Ważna rzecz, ja od tego zacząłem, ale że nie ma konieczności historycznej, żebyście państwo ani myśleli wpadać w jakąś desperację na tym tle. Właśnie dlatego, że żadnej konieczności historycznej nie ma. Nie ma żadnego przymusu. Nie ma żadnych rzekomo obiektywnych względów, które by przesądzały o tym, że należy zawiesić na kołku dobre zasady, tak? Oczywiście katolickie, tak, oczywiście katolickie. Nie ma niczego takiego, nie ma żadnej konieczności dziejowej i w związku z tym naprawdę efekt motyla. Nie wiadomo, jakie to piorunujące skutki będzie miało, że państwo podejmiecie jakieś dobre decyzje i piękne wybory w zgodzie z tymi zasadami, czego sobie i państwu życzę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za gościnę. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.